Siemanko, brodate świry, witam w kolejnym odcinku, witam w kolejnej recenzji, o prezentacji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszkę o zestawie do brody, do pielęgnacji brody, który jest zestawem podróżnym. Mowa tu o Percy Nobleman Travel Tin. Zapraszam do dalszej części recenzji. Zestaw, o którym sobie dzisiaj opowiemy, wydaje mi się, że jest przeznaczony najbardziej dla osób, które dużo podróżują, często podróżują, ewentualnie często mają jakieś wyjazdy na kilka dni raptem, muszą się szybko spakować, nie mają za dużo miejsca na kosmetyki, ewentualnie miejsce na kosmetyki jest ograniczone. I wtedy warto mieć taki swój travel kit, że tak powiem, który będzie składał się z miniaturek, powiedzmy, kosmetyków. Często w drogeriach jest taka sekcja wyznaczona, gdzie właśnie mamy miniaturki kosmetyków, które są właśnie przeznaczone dla osób podróżujących, po to, żeby wziąć kosmetyki ze sobą, ale żeby nie targać całych butelek. Jak wiemy, niektóre szampony mogą mieć nawet litr pojemności, także po co to wszystko zabierać, skoro można wziąć jeden mały zestaw i przez te kilka dni nie zapomnieć o pielęgnacji, na przykład brody w tym przypadku. Dlatego dzisiaj opowiemy sobie o bardzo fajnym zestawie, ale najpierw zobaczmy sobie, jak wygląda. Zestawik znajduje się w takim oto opakowaniu. Na początku musimy zdjąć taką koszuleczkę kartonową. Tutaj mamy również z tyłu obrazki. Możemy sobie to zachować, możemy sobie to wyrzucić. Tutaj generalnie rozpisane mamy składy olejku i wosku, ponieważ samym opakowaniu te informacje by się nie zmieściły. I co? Mamy tutaj taką bardzo elegancką, metalową puszkę w kolorze czarnym. Tutaj mamy logo marki Percy Nobleman w kolorze złotym. Jest to wytłoczone, także możemy sobie podotykać. Po otwarciu w środku znajdziemy nasz zestaw, który składa się z grzebienia do brody i wąsów, olejku, wosku do wąsów i dodatkowo dostajemy taki mały gadżet w postaci przypinki. Zaczniemy sobie od olejku. Jest to olejek Signature Scented. Akurat tego jeszcze nie miałem okazji testować, także jestem bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o pojemność, to jest 10 ml, czyli taka standardowa pojemność dla właśnie tych mniejszych olejków. Buteleczka jest plastikowa, mamy tutaj czarną etykietę z logo marki. Tu akurat skład udało się zmieścić. Jest on naturalny, tutaj mamy takie olejki jak arganowy, jojoba. Cóż tu jeszcze mamy? Z pestek winogron, ze słodkich migdałów, olejek rycynowy, olejek słonecznikowy, witaminę E i tak dalej, i tak dalej. Pełen skład oczywiście znajdziecie u mnie na blogu. Jeśli chodzi o zapach tego olejku, miałem okazję testować już kilka olejków od Percy Nobleman, ale powiem szczerze, że ten zapach najbardziej przypadł mi do gustu. Olejek generalnie możemy sobie wytrząsnąć na rękę, ponieważ nie ma tutaj jako tako pipety czy jakiegoś skraplacza, zakraplacza.
Olejek rozsmarowujemy i wcieramy w brodę. Zapach tego olejku powiedziałem, że jest bardzo przyjemny. A to dlatego, że łączy on w sobie takie nuty pieprzowe z cytrusowymi. Bardzo fajne połączenie, świeże, jednocześnie takie, powiedziałbym, może nie pikantne, ale zapach jest bardzo intensywny, aż chciałoby się powiedzieć dobrze doprawiony, taki smaczny aż. Olejek, jak widzicie, nie jest szczególnie tłusty. Dosyć fajnie wchłania się w brodę. No i nadaje jej taki naturalny połysk. Mam nadzieję, że było to widać. Ona sobie tak fajnie, naturalnie błyszczy. I powiem wam, że jest bardzo mięciutka. Naprawdę jestem zadowolony z tego olejku. Także spokojnie mogę go polecić. Przejdźmy do wosku. Wosk występuje w takim oto sztyfcie. Tu oczywiście nie zmieścił się skład, także znajdziemy go tutaj. Ja tylko wam szybko przeczytam. Jest to wosk pszczeli, masło shea, olejek rycynowy, olejek arganowy, z drzewa sandałowego olejek, witamina E, olejek limonkowy czy limetkowy, jak kto woli, oraz olejek słonecznikowy. Także również skład naturalny. Ta tubka zawiera 5 ml produktu. Tutaj, co ciekawe, producent pisze, że można tym woskiem stylizować włosy, brwi, brodę i wąsy. No nie wyobrażam sobie wcierać takiego maleństwa we włosy albo w brwi, tym bardziej. Ale jeśli chodzi o wąsy, to powiem wam, że to sobie wykręcamy troszkę wosku i on jest na tyle miękki i na tyle nie najmocniejszy, jakkolwiek dziwnie to brzmi, że można go bezpośrednio wcierać w wąsy, nie trzeba go zdrapywać paznokciem. Powiem szczerze, że z tym rozwiązaniem umieszczenia wosku w sztyfcie spotkałem się już kiedyś przy okazji testów najmocniejszego wosku do wąsów, jaki miałem okazję używać. Był to wosk marki Radical. Taki był z niego mocarz. Tutaj akurat powiem szczerze, że ta aplikacja jest dosyć przyjemna. Jakkolwiek dziwnie to wygląda, jakbym smarował sobie wąsy pomadką. Jeszcze troszkę wezmę na palec, żeby wam pokazać, że można sobie delikatnie te wąsy wystylizować. Wosk u mnie akurat wypada tak średnio mocno, ale nie przeszkadza mi to, bo rzadko kiedy noszę takie bardzo wykręcone wąsy. Zazwyczaj delikatnie tylko je tak zaznaczam, żeby jakoś wyglądały na tle brody. Nie były oklapnięte, ale jakoś szczególnie nie podkręcą. Także jak na moje potrzeby sprawdza się bardzo fajnie. I od razu, żeby przejść do następnego składnika tego zestawu, że tak powiem, pokażę wam grzebień, opowiem sobie o grzebieniu, ponieważ w zestawie jeszcze mamy taki grzebień. Jest to imitacja skóry żółwia. Tu mamy takie złote logo PS Nobleman. Grzebień jest składany. Jest bardzo solidny, wykonany z takiego grubego plastiku. Na pewno nam się nie złamie i długo nam posłuży, jeśli będziemy oczywiście odpowiednio go używać. I tym grzebieniem możemy sobie te wąsy uczesać. Żeby nadać im ładnego wyglądu. Delikatnie podkręcić
zdjęciach. Ewidentnie nie chcą mi się zakręcać. Ale zauważyłem, że jak nie kręcę długo wąsów i ich nie trenuję, to włos się odzwyczaja. Ostatnim elementem tego zestawu jest taki stylowy gadżet dla eleganckiego gentlemana, a mianowicie taka przypinka. Przypinka, którą możemy sobie na przykład, no nie wiem, umieścić na plecaku, czy ja akurat mam dwie takie sztuki. Jedną noszę na kapie od płaszcza zimowego, dosyć fajnie się prezentuje. Podsumowując, zestaw do pielęgnacji brody Percy Nobleman Travel Tin w takiej eleganckiej metalowej puszce. Mamy tutaj elegancką metalową puszkę, która zdecydowanie spodoba się osobom, które są takimi gadżetomaniakami. Ja generalnie lubię kolekcjonować takie puszki, a potem wykorzystywać je w inny sposób, jak już je opróżnię, przechowywać tam różne rzeczy. Zostało mi takie chomikowanie z dzieciństwa. Powiem tak, no na pewno jest to dosyć przydatny gadżet. Na pewno, tak jak powiedziałem, przyda się osobom, które często gdzieś tam muszą na chwilę wyjechać, ewentualnie są często w podróży, spędzają czas w samochodzie i gdzieś tam myją się w hotelach czy na jakichś przystankach przy drodze. Także myślę, że taki zestaw generalnie sprawdzi się u takich osób. Oczywiście nie ma tutaj przeciwwskazań, żebyście używali go normalnie u siebie w łazience, w domu, tak, w domowych warunkach. Aczkolwiek myślę, że zdecydowanie w podróż nada się jak najbardziej. Możemy go nawet w samochodzie sobie wozić i od czasu do czasu, jak potrzebujemy naszą brodę odżywić, ewentualnie zakręcić wąsa, to wtedy sięgamy po taki zestaw. Myślę, że spokojnie mogę go polecić. Jest to fajny gadżet. Mamy tutaj naturalny wosk i olejek. Olejek według mnie ma najciekawszy ze wszystkich Percy Noblemanów zapach, dlatego myślę, że powinien się Wam spodobać. Jest bardzo zdefiniowany, że tak to określę, bardzo konkretny. Cena takiego zestawu to 89 zł. Myślę, że nie jest to jakoś specjalnie dużo. 10 ml olejku potrafi kosztować czasem 50 czy 60 zł. Także myślę, że zestaw jest w przystępnej cenie. Dodatkowo ode mnie macie 10% rabatu. Hasło znajdziecie na dole w opisie. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, zapraszam do dzielenia się tym wszystkim na dole. Aha, oczywiście taki zestaw możecie kupić w Barber Supply i to właśnie do tego sklepu zostawiam Wam na dole kod i link aktywacyjny. No i co, z mojej strony to wszystko. Nie zapomnijcie o łapkach w górę. Możecie się pochwalić w komentarzu na przykład swoimi zestawami, które powiedzmy zabieracie zawsze w drogę, w podróż. Chętnie dowiem się o innych zestawach, ewentualnie o Waszych własnych skomponowanych zestawach. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!